Infekcja gardła i górnych dróg oddechowych to jedna z najpopularniejszych dolegliwości, które dotykają nas w sezonie jesienno-zimowym. Pod tą nazwą kryje się jednak kilka odmiennych chorób, z których każda ma inną przyczynę i wymaga odmiennego sposobu leczenia. Kiedy bolące gardło wymaga konsultacji lekarskiej i antybiotyku, a kiedy wystarczą domowe sposoby? Jak mieć pewność, że antybiotyk jest konieczny, a kiedy wręcz przeciwnie, jego zastosowanie może spowodować komplikacje? Nazywam się Agnieszka Wojciechowska, a w tym filmie rozmawiamy o prawidłowej diagnostyce i leczeniu zapalenia gardła. Jak wykazała nasza sonda uliczna, w tej kwestii musimy się jeszcze sporo nauczyć. Zapraszam! Czym się różni przeziębienie od anginy ropnej? Ojeju! Nie mam zielonego pojęcia, ja nigdy nie byłam przeziębiona. Przeziębienie, no co, z nosa leci, może trochę poczerwienione gardło, angina ropna to coś większego, wirus, trzeba brać antybiotyki. Angina ropna? To chyba gardełko boli, tak? Być może. A przeziębienie to katar. Przeziębienie to jest zaczątek anginy ropnej. Ja bym tak sądził. A tamte drugie to nie, bo ja pierwszy raz o takim czymś w ogóle słyszę nawet. Jakaś bakteria w środku? A przeziębienie? Nie mam pojęcia, jak to inaczej wytłumaczyć. Ta angina, no to już jest wirusowe i zapalne. Przyczyną anginy jest wirus, tak? Angina to już takie poważniejsze, wysoka gorączka bym powiedziała, tak ze 40 nawet stopni 39 i naloty na gardle, takie białe. I angina to jest na pewno bakteryjna choroba, a przeziębienie niekoniecznie. Pojęcia nie mam. Że przeziębienie to chyba bardziej wirus wywołuje. Anginero, bakteria. Wirusową. Chorobą wirusową? Wirusową, a przeziębienie, bo matko, to chyba jest w ogóle potoczne określenie. Nie mam pojęcia. Dla mnie przeziębienie to jest wywołane infekcją jakąś. A angina ropna? Angina ropna to jest zakażenie bakteryjne. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Dobrze się pani wydaje. Tak, bo akurat miałam ostatnio, może dlatego, nie? Książkowo do objawów przeziębienia należą ból gardła, kaszel, katar, ból głowy, gorączka najczęściej nie przekraczająca 38 stopni Celsjusza, ogólne rozbicie i zmęczenie. Najczęściej choroba rozwija się stopniowo i ma raczej łagodny przebieg. Natomiast w czasie anginy ropnej najczęściej występuje ostry ból gardła, pojawiający się nagle, wysoka temperatura przekraczająca 38 stopni, biały nalot na migdałkach i powiększenie węzłów chłonnych. Z reguły choroba rozwija się szybko i ma raczej ostry przebieg. Jak widać, objawy obu infekcji są różne, ale diagnoza wyłącznie na podstawie objawów nie zawsze jest trafna. Dlaczego? Bo w przypadku każdej z chorób zazwyczaj występują wymienione objawy, ale nie zawsze. Na przykład podczas anginy ropnej niekoniecznie musi wystąpić ostry ból gardła. Czasami gardło w ogóle nie boli. Szczególnie u dzieci mogą pojawić się również nietypowe objawy anginy, takie jak ból brzucha i wymioty. Przeziębienie natomiast nie zawsze rozwija się stopniowo. Czasami rozwija się szybko i przebiega z wysoką gorączką. Jak więc odróżnić anginę ropną od zwykłego przeziębienia? To, co jednoznacznie odróżnia te dwie choroby, to przyczyna ich powstania, czyli rodzaj drobnoustrojów chorobotwórczych. To jest wirus, a to bakteria. Około 90% infekcji gardła jest wywołanych przez wirusy, a tylko około 10% przez bakterie. Przyczyna anginy ropnej to bakterie, głównie paciorkowce z grupy A o wdzięcznej nazwie Streptococcus pyogenes. Natomiast przeziębienie jest wywołane przez wirusy. Bakterie są wrażliwe na działanie antybiotyków i to właśnie nimi leczymy anginę ropną. Antybiotyki działają bakteriostatycznie lub bakteriobójczo, uniemożliwiając dalsze namnażanie bakterii. W przypadku anginy ropnej zastosowanie antybiotyku jest konieczne, ponieważ nieleczona może doprowadzić do naprawdę groźnych powikłań, takich jak ponowna infekcja o cięższym przebiegu, zapalenie mięśnia sercowego, kłębuszkowe zapalenie nerek, ropnie okołomigdałkowe, a nawet sepsa. Natomiast przeziębienie i grypę wywołują wirusy, które są odporne na działanie antybiotyku i jego zastosowanie w tym przypadku nie przyspieszy powrotu do zdrowia. W dodatku czasami może doprowadzić do poważnych komplikacji. Dlaczego?
Antybiotyki zwalczają nie tylko chorobotwórcze, ale także dobre dla nas bakterie, które kolonizując jelito tworzą mikrobiotę jelitową. W przypadku infekcji bakteryjnej nie ma wyjścia. Antybiotyk jest po prostu konieczny i musimy pogodzić się ze stratami. Natomiast w przypadku wirusów antybiotyk jest złym wyjściem, bo na wirusy jest nieskuteczny, ale wybija dobre dla nas bakterie. Bakterie jelitowe uczestniczą w wielu procesach biochemicznych. Pomagają trawić, produkują witaminy z grupy B i K, a także chronią nas przed atakami chorobotwórczych drobnoustrojów. Mikroorganizmy wchodzące w skład mikrobiomu wytwarzają bakteriocyny i obniżają pH w naszym przewodzie pokarmowym. I dzięki temu zapobiegają kolonizacji przewodu pokarmowego przez chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby. I niestety mikrobiom jelitowy jest dość wrażliwym układem, który jest podatny na uszkodzenia. Wiele czynników, w tym właśnie antybiotykoterapia, mogą doprowadzić do zmniejszenia liczby korzystnych bakterii jelitowych, a tym samym otworzyć drogę chorobotwórczym drobnoustrojom. Dlatego antybiotyki należy stosować wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że infekcja jest bakteryjna. W 2015 roku magazyn Nature nazwał mikrobiom bohaterem zbiorowym. Nie bez powodu. Jelito grube to prawdopodobnie najbogatszy ekosystem na Ziemi. Modelowy organizm człowieka w wieku 20-30 lat o wzroście około 170 cm składa się z 30 bilionów komórek i 39 bilionów bakterii, których łączna masa może dochodzić nawet do 3 kg. Więc zawsze, kiedy poczujesz się samotny, pamiętaj, że masz w sobie biliony bakterii, dla których jesteś całym światem. Jest ich więcej niż komórek naszego ciała i większość z nich jest dla nas konieczna do życia. Wiecie, czym jest mononukleoza zakaźna? Założę się, że większość z Was nawet o niej nie słyszała, a to podstępna choroba, o której naprawdę warto wiedzieć, bo jej objawy są łudząco podobne do anginy ropnej. Z tym, że mononukleoza zakaźna nie jest chorobą bakteryjną, tylko wirusową. Wywołuje ją wirus EBV, który jest wirusem hepatotropowym, co oznacza, że może uszkadzać wątrobę. Jeśli osoba chora na mononukleozę zakaźną zażyje antybiotyk, zwiększa tym samym ryzyko uszkodzenia wątroby. Antybiotyki to substancje naprawdę silnie działające i wątroba ma sporo pracy z ich metabolizowaniem, a w przypadku mononukleozy wątroba jest dodatkowo zagrożona uszkodzeniem, więc naprawdę nie warto jej dokładać. Tym bardziej, że antybiotyk mononukleozy i tak nie wyleczy. By the way, podczas stosowania antybiotyku nie warto też dokładać wątrobie pracy związanej z metabolizowaniem alkoholu. O nią też bardzo obciąża i nie, alkohol nie rozgrzewa, więc tą wymówkę można sobie darować. Zresztą mówiłam już o tym m.in. w odcinku na temat alkoholu. Okej, to już wiemy, że na infekcje wirusowe antybiotyków stosować nie wolno, a anginę ropną trzeba leczyć antybiotykiem i to jak najszybciej, aby uniknąć groźnych powikłań. Pytanie, jakie powinniśmy sobie teraz zadać, to czy jest jakiś sposób, aby upewnić się, z jakim rodzajem infekcji mamy do czynienia, a co za tym idzie, czy ten antybiotyk jest konieczny. Owszem, przed zażyciem antybiotyku można wykonać posiew wymazu z gardła oraz antybiogram, który powie nam, czy infekcja jest wywołana przez bakterie czy wirusy. Jeśli jest to infekcja bakteryjna, to dowiemy się także, z jaką bakterią mamy do czynienia, a co za tym idzie, jaki antybiotyk będzie skuteczny. Sprawdźmy zatem, jak często wykonujemy wymaz z gardła i antybiogram przed zażyciem antybiotyku. Jak często bierze Pan antybiotyki? Wcale. Przy anginie tak. Rzadko bardzo. Ale zdarza się? Zdarza się, oczywiście. Myślę, że raz na rok, jak już tak poważniejsza choroba. Antybiotyki nie są lekarstwem, które na przykład na wirusowe, nie ma wirusowego działania, antywirusowego. Jak najrzadziej się da. Raczej rzadko, no mniej więcej raz w roku myślę. No w tym roku tylko brałam raz, na szczęście. Generalnie staram się nie korzystać z antybiotyków, jeżeli jest taka możliwość. A jak bierze Pan już antybiotyk, to czy robi Pan wymaz z gardła i antybiogram? Nie. Czy tego zażycie? A my to jest najlepsze na takie rzeczy, to jest tylko tapczyn niebieski, bo to jest na przeziębienie, gorączka i na różne rzeczy. No to zależy, co mi tam lekarz zaleci i czy w ogóle, znaczy chyba zwykle tak. Nie. Nic z tych rzeczy. No najlepiej byłoby. Najlepiej, tylko że nie każdy lekarz kieruje na to i informuje, że tak trzeba.
nigdy lekarz zwykle tego nie przepisuje. Ja nie miałem w życiu takich badań robionych. Nie. Wiem, że są takie obecnie możliwości, aczkolwiek nigdy z tego nie skorzystałem. Kiedyś coś mi dolegało gardło, to wykonałam antybiogram, tak żeby był wiadomo, jak, z jakiej serii podać antybiotyk. Tak, tak, bo ja nie jestem zwolenniczką antybiotyków, jestem zwolenniczką naturalnych sposobów leczenia infekcji. Wymaz gardła tak, natomiast antybiogram to powiem szczerze, że nie. No, raczej nie. Wtedy, kiedy miałam okazję wziąć, to po prostu lekarz mi przepisał i wtedy go wzięłam. Natomiast nawet jeżeli przy dziecku miałam okazję dać dziecku antybiotyk, to nie robiliśmy tego. Z naszej sondy wynika, że bardzo rzadko wykonujemy posiew wymazu z gardła i antybiogram przed antybiotykoterapią. A antybiotyki stosujemy dość często. Niestety na wynik badania mikrobiologicznego trzeba poczekać około 3 dni, co skutkuje odwlekaniem momentu rozpoczęcia leczenia. Alternatywą dla posiewu wymazu z gardła może być wykonanie testu diagnostycznego, który można kupić po prostu w aptece. Jest to bardzo wygodny i szybki sposób na potwierdzenie lub wykluczenie infekcji bakteryjnej. W dodatku jest on wymieniany przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków jako jedna z metod potwierdzania, ale też wykluczania infekcji bakteryjnej. Niestety sam wywiad lekarski bywa niewystarczający, bo objawy niektórych infekcji wirusowych są łudząco podobne do anginy ropnej wywołanej przez paciorkowce. Aż 75% chorych w Polsce wychodzi z gabinetu lekarskiego z receptą na antybiotyk, z czego w wielu przypadkach jest on brany bez potrzeby. A o konsekwencjach takiego postępowania już rozmawialiśmy. Partnerem tego odcinka jest marka LabHome, która wprowadziła na rynek m.in. test diagnostyczny wykrywający bakterie będące przyczyną anginy ropnej, czyli paciorkowce grupy A. Jest to wyrób medyczny do samokontroli, a jego nazwa to Strep Alert. Jeszcze do niedawna ta metoda diagnostyczna była dostępna tylko w laboratoriach, ale technologia idzie naprzód i w przypadku wyrobów medycznych do samokontroli zdrowia obserwujemy coraz większy postęp. Test Strep Alert od wielu lat jest stosowany w diagnostyce anginy przez lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz laryngologów. Ja uważam, że każdy pacjent przed wdrożeniem antybiotyku powinien sobie taki test wykonać. A jest to naprawdę łatwe i szybkie. Zresztą zobaczcie sami. Żeby pokazać Wam, jak się wykonuje ten test, to ja go zrobię na sobie. Zobaczymy, czy mam anginę ropną. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to myjemy dłonie. Ja już to zrobiłam wcześniej. Następnie bierzemy sobie opakowanie, wyjmujemy z niego wszystko to, co nam będzie potrzebne do eksperymentu. Wszystko. Jest tutaj w środku też instrukcja, więc to wszystko, co powiem, to będzie można sobie później też doczytać. Mamy tutaj taki piankowy statywik i do tego statywiku leci probówka, która znajduje się w tym worku. O, taka zwykła plastikowa probóweczka. Cyk. Mamy. W środku też mamy dwa płyny ekstrakcyjne. Tutaj jest numer 1, płyn numer 2. One będą potrzebne później, ja już sobie wyjmę. Mamy drewnianą szpatułkę, taką jak u lekarza, a tutaj jest wymazówka, czyli taki patyczek, który jest sterylny i będziemy nim jeździć sobie po gardle, żeby pobrać wymaz. A ta szpatułka służy do tego, żeby nacisnąć język i żeby po prostu ten wymaz łatwiej pobrać. Dobra, odpakowujemy. Szpatułka już jest. Wymazówka teraz. To pobieram wymaz. Dobra. Wymazówka leci teraz do probówki i bierzemy płyn ekstrakcyjny numer 1, czyli ten z niebieską zakrętką. Odkręcam go i wlewam do probówki równo 6 kropli. I 6. Zakręcamy buteleczkę, odstawiamy. I teraz drugi płyn, czyli ten z zieloną nakrętką, odkręcam go i też 6 kropli leci do probówki. 5, 6. Mamy. Następnie wymazówką kręcimy 10 razy
około, w prawo albo w lewo, nie ma znaczenia, po to, żeby wymieszać roztwór. Ok? I teraz zostawiamy ten roztwór na minimum 2 minuty, ale nie dłużej niż na 5 minut. Ok, czas minął. Wyciągamy teraz sobie naszą probówkę i ściskamy wymazówkę dwoma palcami, tak żeby ten roztwór, który tutaj został na waciku, jak najwięcej go się dostało do naszej probówki. Dobra, wyciśnięte. Odkładamy wymazówkę, probówka z powrotem ląduje do statywu i teraz bierzemy się za test. Ten test jest tutaj w środku tej saszetki. Otwieramy ją, wyjmujemy to, co jest w środku. Chwytamy ten test za niebieski pasek i wsadzamy go do probówki z roztworem. I zostawiamy na minimum 5 minut, ale nie dłużej niż 10. Wynik testu porównujemy z tym, co jest widoczne na opakowaniu. Jak widzicie, na moim teście jest jedna kreska, a to oznacza, że wynik jest negatywny, w moim gardle nie ma paciorkowców grupy A i nie mam anginy ropnej. Natomiast jeżeli pojawiłaby się tutaj druga kreska, oznaczałoby to, że mam anginę ropną i wtedy tuptamy do lekarza po antybiotyk. Jak widać, wykonanie testu zajmuje dosłownie 10 minut. Jest banalnie proste. Co więcej, zgodność antygenowa testu wynosi aż 96,4% w odniesieniu do metody referencyjnej, co w praktyce jest bardzo dobrym wynikiem. A ujemny wynik testu nie wymaga dalszej weryfikacji. Ale to nie koniec zalet. Z uwagi na to, że test wykonuje się samodzielnie w domu, no to nie ma możliwości pomylenia materiału do badań, co wiadomo, bardzo rzadko, ale jednak zdarza się w laboratoriach. Ponadto taki test z łatwością można wykonać u dzieci, co ogranicza stres związany z wizytą w gabinecie. A wiadomo, dzieci lepiej nie stresować. Co to? Strzykawka. Po pierwsze, przed pobraniem wymazu nie wolno stosować leków przeciwbakteryjnych, takich jak na przykład tabletki do ssania na ból gardła, ponieważ to może wpłynąć na wynik testu. Bezpośrednio przed badaniem lepiej też nie myć zębów, ponieważ niektóre pasty mogą zawierać substancje przeciwbakteryjne. Po drugie, wymaz należy pobrać z obu migdałków, bo to zwiększa czułość badania. I po trzecie, należy ściśle przestrzegać instrukcji, bo wykonanie testu, jak widzieliście, to mały eksperyment laboratoryjny. I słuchajcie, 6 kropli to 6 kropli. Nie wlewamy płynu na oko, do oka też zresztą nie, tylko do probówki ekstrakcyjnej. Mam nadzieję, że ten odcinek skłoni Was do rozważnego stosowania antybiotyków i wykonywania badań, zanim je zastosujecie. To bardzo ważne, także z uwagi na pogłębiający się problem antybiotykooporności. Bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na zwykłą anginę nie będziemy mieć skutecznych leków. A tak niestety może się wydarzyć, jeśli nie przestaniemy ich nadużywać. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału, a także naszego kursu chemii online dla maturzystów, ale nie tylko. Link zamieszczę w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Dziękujemy naszym patronom za wsparcie, a także marce Lab Home, która jest partnerem tego odcinka. Ci, którzy dotrwali do końca, mogą napisać w komentarzu. I'm fine. My nose is just overflowing with awesome. A my się widzimy już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.